Wykład inauguracyjny w roku akademickim 2020-2021 ma tytuł Co twój mózg wie o pieniądzach w świetle neuroekonomii? I ten wykład powierzono mi, ażebym go wygłosił. W związku z tym, że 3 lata temu napisałem monografię Neuroekonomia a ekonomia głównego nurtu, gdzie wyniki moich badań w tej dziedzinie zostały zawarte. Zanim postaram się odpowiedzieć na to pytanie, chciałbym przypomnieć, że aktywność umysłowa człowieka jest wynikiem, pochodną pracy komórek nerwowych naszego mózgu, czyli neuronów. Znany neurobiolog Jerzy Wetulani, który 3 lata temu tragicznie zmarł w Krakowie, stwierdził, że jego badania doprowadziły do tego, że mózg człowieka ma 86 miliardów neuronów i tyle samo ma komórek glejowych, które nie są tylko potrzebne do tego, ażeby te neurony się odżywiały, żeby funkcjonowały i żeby nie zostały zniszczone, czyli żeby były chronione, ale one też odpowiadają za naszą ludzką inteligencję. A w związku z tym to są miliardy komórek, które powodują, że my podejmujemy określone decyzje, że my gospodarujemy, że my zarabiamy pieniądze, że my wydajemy pieniądze, o czym mam mówić w dzisiejszym wykładzie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ja chcę powiedzieć, że profesor Wetulani powiedział coś takiego: mózg nami rządzi. No to jeżeli mózg nami rządzi, to może się komuś wydawać, że on, jak wydaje pieniądze na przykład, to że to mózg mu podpowiada, na co wydać, a jego wola jest w jakimś sensie ograniczona. To do końca tak nie jest i właśnie to jest celem mojego wykładu, żeby pokazać, ile jest pracy mózgu w naszej realizacji zaspokojenia naszych potrzeb, przy oczywiście użyciu pieniędzy, a ile jest tutaj pracy naszej woli, a nie tylko pracy mózgu. W związku z tym trzeba by było wyjaśnić jeszcze takich kilka podstawowych zagadnień, ażeby móc odpowiedzieć na zadane przeze mnie pytanie, co twój mózg wie na temat pieniędzy. Sprawa pierwsza. Jak jest zbudowany neuron biologiczny? Neuron biologiczny jest zbudowany z kilku elementów. To są dendryty, to jest ciało komórki, to jest jądro komórkowe, to jest początek aksonu, potem akson. Na końcu jest już takie zakończenie aksonu. To jest o tyle ważne, nawet bardzo ważne, dlatego że to zakończenie aksonu łączy się z nowym neuronem, czyli z nowymi dendrytami i to łączenie, czyli zakończenie aksonu w jednej komórce nerwowej, czyli jednego neuronu, z dendrytami drugiego neuronu, tworzą synapsę, a ta synapsa daje już impulsy, nie wiem, dla naszych mięśni, dla naszych kończyn, no i dla naszego działania w ogóle, dla naszych czynności w ogóle. To tyle na temat, że tak powiem, biologicznego neuronu. My ekonomiści, i nie tylko ekonomiści, wykorzystując budowę neuronu, budujemy sztuczne sieci neuronowe i budujemy najpierw taką, można powiedzieć, sztuczną komórkę neuronową, która pozwala nam w określony sposób podejmować decyzje szczególnie. Zresztą jeżeli chodzi o na przykład neuroekonomię, która jest w tytule mojego wykładu dzisiaj, chcę powiedzieć, że Brytyjczycy twierdzą, że nauka neuroekonomii, owszem, jest związana przede wszystkim z decyzjami
I oni w ogóle mówią neuroscience of making decision. Czyli jest to po prostu nauka neuronowa, czy o neuronach związana z podejmowaniem decyzji. I teraz oczywiście jak ekonomista bierze biologiczny neuron i buduje neuron sztuczny, no to te nazwy już to nie są takie jak były w biologicznym neuronie, to znaczy dendry, czy synapsa, czy nie wiem, akson, czy wzgórek aksonu i tak dalej, czy tam początek aksonu, koniec aksonu, tylko tu są po prostu wejścia, są wagi, jest blok taki, który sumuje, taka membrana można powiedzieć, blok aktywacji i wyjście, które kończy się tak jak synapsą się kończy taki neuron biologiczny, to ten neuron sztuczny kończy się zmianami w teorii i w praktyce. O, to mamy właśnie wyjaśnienie, w jaki sposób ekonomiści skorzystali z nauk biologicznych i zbudowali sztuczny neuron, który pomaga w neuroekonomii zarówno poszerzać wiedzę ekonomiczną, wykorzystywać mózg człowieka, jego działalność komórek nerwowych, czyli neuronów, do tego, ażeby nasze gospodarowanie było jak najbardziej racjonalne, efektywne, aby zaspokajało nasze ludzkie potrzeby. Ale to wszystko, co powiedziałem, byłoby jeszcze może zbyt niewielkim wkładem biologii, w tym wypadku neurobiologii, do nauk ekonomicznych, gdyby nie to, że zarówno profesor Vetulani, jak i inni profesorowie, badacze mózgu człowieka, nie stwierdzili, że mimo, że komórek mamy 86 miliardów, jeszcze tyle samo komórek glejowych, to mózg człowieka jest wykorzystywany najwyżej w kilku procentach, a zbadany w kilkunastu procentach. Czyli proszę zauważyć, jak niewiele części naszego mózgu pracuje. Reszta nie pracuje. Zresztą na pewno Państwo mieli okazję oglądać taki film fantastyczno-naukowy, który był zatytułowany Lucy. Tam głównego tego neurobiologa grał Freeman Morgan, a tą Lucy była Scarlett Johansson. I tam była taka historia w tym filmie pokazana, że ta Lucy wykorzystywała coraz większą część mózgu. Tak jak powiedziałem, że my wykorzystujemy kilka procent, 7-8%, to ona wykorzystywała 30%, 40% i miała niesłychane duże możliwości działania, oddziaływania na innych ludzi. O to, co by nas bardzo interesowało, jak ja, ekonomista, mogę oddziaływać na innych ludzi. Ale proszę Państwa, ci, co oglądali ten film, to wiecie, jak się on kończy. Ona dochodzi do 100% wykorzystania swojego mózgu, czyli całego mózgu, czyli 86 miliardów komórek neuronowych, i następuje, wiecie co, anihilacja, znika, nie ma jej, staje się materią. A w związku z tym, ja nie wiem, czy to jest optymistyczne stwierdzenie, czy jest to pesymistyczne, anihilacja pesymistyczne, ale nikt nie twierdzi, że trzeba mózg wykorzystywać w 100%, to nie o to chodzi. Natomiast ten przedział, powiedzmy, między tym, co jest dzisiaj, czyli kilka procent, a powiedzmy 30% czy 40%, jest absolutnie postępem, jest progresem, jest niesłychanie dużym progresem. Ale to też jeszcze nie jest, można powiedzieć, największa zdobycz nauk biologicznych dla ekonomii, dla ekonomisty. Dopiero w 1996 roku włoski badacz mózgu Giacomo Rizzolatti odkrył neuron luszczany. Neuron luszczany to jest ciekawy neuron bardzo. On go odkrył u małp
makaków, makak, znana rodzaj małpy. I tam on stwierdził, że po prostu neuron lustrzany makaka odczytuje po prostu czynności, intencje, zachowania się drugiego makaka. Do tego stopnia ten neuron lustrzany odczytywał te zachowania się i intencje drugiej małpy, makaka, że po prostu jeżeli coś, ten drugi osobnik makaka symulował, albo udawał, albo się, jak to mówią moi studenci, wygłupiał, to po prostu nie było żadnej empatii w neuronie lustrzanym obserwującego makaka. No, jak Państwo widzicie, niezwykle interesujące zjawisko. Neuron lustrzany. Oczywiście to nie jakiś dodatkowy neuron w tych 86 miliardach neuronów, bo te neurony są jednobiegunowe, pseudojednobiegunowe, dwubiegunowe, wielobiegunowe, ale to musiałby tu przyjść jakiś lekarz, jakiś biolog Państwu opowiadać. Ja jestem ekonomistą, tylko mówię, że one są różne i wśród tych wszystkich neuronów odkryto neuron lustrzany. Chcę powiedzieć, że neurolodzy dość mocno dyskutują nad tym faktem. Niektórzy nie są do końca przekonani, że Rizzolatti rzeczywiście dokonał rewolucji w badaniach mózgu, w tym wypadku małpy. Chociaż inni neurobiolodzy, mam ich całą listę tutaj wymienioną, mogę tylko nazwiska podać. McCabe, Hauser, Ryan, Vernon Smith, Truard, Rilling, Stanfej, Aronson, Nystron, Cohen potwierdzili, że neuron lustrzany znajduje się w mózgu człowieka. A w związku z tym my te neurony mamy, a w związku z tym możemy przewidywać zachowania innych ludzi, możemy przewidywać decyzje innych ludzi, możemy przewidywać intencje innych ludzi, więc to, co najważniejsze, jest w ekonomii. I teraz tak, skoro już tyle powiedziałem na temat mózgu człowieka, na temat zachowania się mózgu człowieka, no to może by należało ten mózg zbadać po prostu organoleptycznie, wziąć różnego rodzaju instrumenty naukowe i zacząć, no nie wiem, mikroskop najlepszy, jaki tylko mamy, i zbadać mózg człowieka. I tutaj sytuacja jest następująca. Dotychczas mózg człowieka był badany tylko wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z osobami zmarłymi. Kiedy był zmarły, to przychodził właśnie neurobiolog i próbował ten mózg jakoś tam analizować, co tam się z nim stało, co się w nim dzieje, jakie ma elementy. Natomiast nauka na tyle się rozwinęła, że my już dzisiaj możemy mówić o nieinwazyjnych metodach obrazowania mózgu człowieka, czyli możemy badać mózg żywego, funkcjonującego normalnie człowieka, człowieka zdrowego przede wszystkim. Oczywiście neurologia jako nauka zajmuje się rozpoznawaniem zaburzeń różnego rodzaju pracy mózgu i leczeniem tych zaburzeń układu nerwowego mózgu. Ale tak jak to stwierdziłem, powtórzę to jeszcze raz, że te wynalezione nowe metody nieinwazyjne badania pracy mózgu dotyczą wszystkich ludzi i zdrowego człowieka również. Niektóre z tych metod Państwo znają ze swojej praktyki. Kiedy robicie badania, to słyszycie o elektroencefalografii, słyszycie o tomografii mózgu. Słyszycie o na przykład rezonansie magnetycznym, o funkcjonalnym rezonansie magnetycznym. Mógłbym jeszcze wymieniać takich potwierdzonych technik obrazowania pracy mózgu na bardzo wysokim poziomie. Jest 11. Natomiast nie wykluczam, że jak powstaną nowe komputery kwantowe, to jeszcze tych metod nieinwazyjnych badania mózgu będzie dużo, dużo więcej. I powolutku możemy już dochodzić do udzielenia odpowiedzi
na pytanie, co twój mózg wie o pieniądzach. W świetle właśnie neuroekonomii. Neuroekonomia to jest nic innego jak połączenie ekonomii właśnie z neurologią, o której tyle mówiłem. Właśnie z tym, znaczy wykorzystaniem aktywnym, a nie pasywnym mózgu człowieka w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych. Więc jak pracuje nasz mózg, gdy otrzymuje informacje? Mózg nasz pracuje w ten sposób, że w tym momencie posługuje się dwoma systemami przetwarzania danych. Może to jest takie słowo trochę naukowe, ale to wszyscy, to zaraz Państwo poczujecie, o czym będę mówił, że na sobie możecie to sobie wypróbować. Pierwszy system to jest, tak się też nazywa. My ze względu na to, że różne przymiotniki tym dwóm systemom się nadaje, to po prostu naukowcy podzielili te systemy na system 1, system 2. Więc system 1, czy pierwszy, jak to woli. Najogólniejsza nazwa intuicyjny, ale można go nazwać tak. Automatyczny, bezwysiłkowy, asocjujący, szybki, niezauważalny, afektywny, przyczynowy, konkretny, działa na prototypach kategorii. No tyle nazw aż tego pierwszego systemu. I proszę Państwa, jak się łatwo zorientować z tych nazw, które wymieniłem tego systemu 1, czyli systemu pierwszego, jak nasz mózg, czyli my, otrzymujemy informacje, to natychmiast dokonujemy w mózgu określonej oceny tych informacji i wyciągnięcia określonych wniosków wynikających z tej właśnie informacji, która wpłynęła do mózgu, i to robi ten system pierwszy. Natomiast ten system drugi, no ogólna nazwa refleksyjny, ale można go nazwać kontrolowany, wymagający wysiłku, powolny, samoświadomy, dedukujący, neutralny, statystyczny, abstrakcyjny, działający na, holistycznie, czyli na całych kategoriach, to jest system leniwy. Leniwy. Człowiek często, jak już przetworzył te informacje poprzez system pierwszy, to teraz ten system drugi, wymieniłem jedną z nazw kontrolujący, powinien kontrolować, co ten system pierwszy wymyślił, jaki wniosek. Ale żeby to zrobić, to trzeba zastosować aparat statystyczny, trzeba, nie wiem, mieć kalkulator, trzeba odwołać się do literatury przedmiotu, czyli robić kwerendę literatury. No nie wszyscy ludzie mają tyle, że tak powiem, czasu, tyle dobrej woli, ażeby uruchomić nawet ten system drugi. Czyli zwykle po tym przetworzeniu informacji, które otrzymaliśmy w systemie pierwszym, podejmujemy decyzję. To są tak zwane pierwsze decyzje. No często słyszymy, pierwsza decyzja się liczy. No każdy z Państwa słuchający mojego wykładu ileś w życiu razy taką decyzję podjął. Taką, ja wiem, ja bym użył takiego słowa, którego tu nie użyłem dotychczas. Spontaniczną taką decyzję. A w związku z tym, jak Państwo widzicie, to nie jest tak, jak mówił profesor Vetulani, że mózg nami rządzi. No jak mózg nami rządzi? Jak, no dobrze, zarządził ten system pierwszy, ale ja teraz biorę komputer, biorę literaturę, biorę kalkulator, liczę. Mówię, nie, tak nie będę postępował. Dam proste przykłady. Dam bardzo proste przykłady. Mianowicie, jeżeli człowiek ma na przykład wydać określoną sumę pieniędzy, to on się zastanawia, czy ją zaplanował, czy ta suma nie spowoduje, że innych potrzeb nie zaspokoi, i cały szereg innych, nie wiem, czy wystarczy, nie wiem, na jakieś potrzeby dzieci. I tak zacznie analizować cały szereg różnego rodzaju, można powiedzieć, takich czynników warunkujących podjęcie decyzji, czego system pierwszy nie zrobił, tylko stwierdził system pierwszy, że jeżeli masz, powiedzmy, 1 000 000 złotych, to możesz go zainwestować i największą stopę zwrotu, czyli stopę zysku, jak to woli, osiągniesz, gdy zainwestujesz w aktywo A. No, tyle mówi system pierwszy. Natomiast nie mówi o tych wszystkich innych uwarunkowaniach. Natomiast jeżeli chodzi o, powiedzmy, wydawanie pieniędzy i określenie, co twój mózg wie na temat pieniędzy, to trzeba krótko powiedzieć tak.
że my tutaj najczęściej mamy do czynienia z tak zwaną teorią perspektywy. Teoria perspektywy została stworzona, opisana przez znanego psychologa, który dostał Nagrodę Nobla z ekonomii, Daniela Kahnemana, który współpracował z Amosem Tverskim, tylko zasady przyznawania Nagrody Nobla są takie, że przyznaje się żyjącym. Niestety profesor Amos Tverski zmarł, także nagrodę dostał tylko Daniel Kahneman. I on posługuje się bardzo prostym przykładem. Wszyscy Państwo bez problemu ten przykład zrozumiecie. Powiedzmy, jakiś pan sobie po prostu w domu przeanalizował swoją garderobę i doszedł do wniosku, że potrzebuje określonego koloru, o określonych parametrach, spodnie, na które może wydać 200 zł. Sytuacja normalna jak w każdym gospodarstwie domowym. Poszedł do sklepu i spodnie za 200 zł właśnie w tych kolorach, w tych rozmiarach i z tego rodzaju materiału, o którym myślał w domu, było co najmniej 100. Czyli dużo. Mógł sobie wybierać, przebierać, ale zobaczył, że na regale obok były spodnie, no oczywiście też o tych parametrach, o których myślał w domu, które miały taką wizytóweczkę, 450 przekreślone i napisane pod spodem 250 zł. Czyli spodnie droższe od tych, które chciał kupić za 200 zł, bo 250 zł. Ale było przekreślone tam, że tam było 450, że one były warte 450 zł. I co najczęściej człowiek robi? Kupuje spodnie za 250 zł. Dlatego, że one mają wartość 450, a nie kupuje spodni za 200 zł, których było co najmniej 100 par. I to jest właśnie ta teoria perspektywy Kahnemana, że człowiek właśnie kieruje się tą przesłanką, że te spodnie były warte 450 zł i tak jak on by zyskał 200 zł, a nie stracił 200 zł. A w związku z tym ta teoria perspektywy bardzo często decyduje o naszych decyzjach. Oczywiście robił badania dalsze i właśnie to też i mózg człowieka robi, te systemy 1 i 2. I po prostu one doprowadziły do tego, że my, co my robimy w swoim postępowaniu właśnie z pieniędzmi? Co nasz mózg wie o pieniądzach? No po pierwsze, my wyraźnie wyżej szacujemy, wyżej oceniamy to, co jest dzisiaj i to, co się będzie działo w najbliższej przyszłości, czyli przeszacowujemy te nasze korzyści, te bieżące. Natomiast te przyszłe korzyści oceniamy w sposób niedoszacowany, w sposób, no mówmy po prostu, gorszy. Ja to nazywam w swoich publikacjach prymatem czasu krótkiego nad długim. Nie myślimy, co będzie potem. Najważniejsze jest to, żeby dzisiaj zaspokoić najlepiej swoje potrzeby. Więc w związku z tym, jeżeli tak postępujemy, czyli mamy tendencję do przeszacowania korzyści, a najczęściej te korzyści tylko i wyłącznie przeszacowujemy w krótkim okresie, bo jeżeli weźmiemy zestawienie korzyści i naszych kosztów, czyli strat poniekąd, to tutaj sytuacja się zmienia. Mianowicie my zwykle przeszacowujemy straty, przeszacowujemy koszty, a nie doszacowujemy zysków i korzyści, ale to wynika z tego pierwszego, co powiedziałem. Bo my nie patrzymy na przyszłość, my nie patrzymy na czas długi, tylko na czas krótki. W związku z tym, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy i o to, czy nasz mózg powinien tutaj nam podpowiadać, jak my mamy te pieniądze wydawać, ażeby z nich osiągnąć największą korzyść, jaką jest zaspokojenie naszych potrzeb, to tutaj rzeczywiście my musimy patrzeć na tego rodzaju badania, jak na przykład teoria perspektywy, jak to niedoszacowanie, powiedzmy, korzyści przyszłych szczególnie okresów, jak przeszacowanie strat szczególnie bieżącego okresu, bo w tym momencie nasze działania będą zdecydowanie bardziej racjonalne. Reasumując, nasz mózg podpowiada nam, jak wykorzystywać pieniądze, zachęca nas
do nie tylko stosowania systemu pierwszego, ale system drugi, czyli ten kontrolujący, ten przeliczający i przestrzega nas przed różnymi błędami, jak chociażby ta teoria perspektywy, która jest ewidentnym błędem, bo na pewno te spodnie za 250 zł nie były lepsze od tych spodni za 200 zł. Dziękuję za uwagę.